Aktor i reżyser Grzegorz Storz będzie moim gościem w magazynie Pod Lupą, a porozmawiamy m.in. o polskiej propozycji teatru w Zittau. Zapraszam na rozmowę. Rozmawiać będziemy o teatrze w Zittau. Raz na jakiś czas powracamy do tego tematu, do tego miejsca, bo to jest bardzo ciekawe miejsce. Warto korzystać z tego, że mamy Zittau i że mamy teatr i że to jest bardzo blisko Bogatyni i że tam też jest oferta dla Polaków. Nie jest tego tak dużo jak dla mieszkańców Zittau i okolic, ale jednak polskojęzyczne rzeczy, sztuki też się pojawiają. No i właśnie Grzegorz opowie dzisiaj o no nietypowo polskojęzycznej, bo mieszana to jest sztuka polsko-niemiecka, ale bardzo ciekawa, wyreżyserowana przez ciebie, napisana przez ciebie i zagrana przez polsko-niemiecki zespół. Tyle ja, teraz ty. Jest to sztuka Mothers, opowiadająca o chłopaku, no, mężczyźnie, który u progu nowego życia, czyli tydzień na tydzień przed swoim ślubem, a też na niedługo przed zostaniem ojcem, odczuwa pewnego rodzaju lęk przed tą zmianą i postanawia jakby zagłębić się w ten lęk, zbadać, co to jest, co go powstrzymuje przed tym krokiem i uporać się z tym, żeby odpowiedzialnie i zdrowo, jak sam o tym mówi, wejść w ten nowy etap. Okazuje się, że to, co jest tą barierą, czy tą kotwicą, jest dużo większe i silniejsze, niż mógłby się tego spodziewać. I tu pojawia się wątek Polski. Okazuje się, że w rodzinie jest jakiś rodzaj tajemnicy. Nie wiemy dlaczego do końca i on też właśnie nie wie dlaczego do końca. On sam mówi trochę po polsku, bo matka mówiła po polsku, mimo że była Niemką. Nie było ojca, więc domniemuje się, że ojciec był Polakiem, ale że nigdy się nie mówiło w domu o tej sprawie, ani o zaginięciu, zniknięciu ojca, więc być może za tym kryje się jakaś tajemnica, być może coś związanego z wojną. No i to są te rzeczy, w które nasz bohater się zagłębia z nie najlepszym skutkiem, koniec końców. To jest mniej więcej jakby akcja naszej sztuki. Jest to historia opowiedziana językiem abstrakcyjnym, formalnym, trochę surrealistycznym, gdzie nasz bohater spotyka się ze swoją matką, która już od 19 lat nie żyje, a jednak ma cały czas bardzo duży wpływ na życie naszego bohatera. I z jakiejś przyczyny umysł naszego bohatera dzieli obraz matki na dwie połowy, taką trochę czarno-białą rzeczywistość sobie buduje. Jest taka bardzo, powiedziałbym, klasyczna, piękna, dobrze wychowana Niemka i groźna, tajemnicza, ekspresyjna Polka. Chora psychicznie nawet. Być może nawet chora psychicznie. I możemy zadawać pytania, dlaczego ten obraz matki dzieli się w ten sposób, co to znaczy, dla naszego bohatera, jak on ma z tym sobie poradzić. Jest to taki dwugłowy potwór, który mówi i śpiewa i po polsku, i po niemiecku, wprowadzając coraz więcej zamętu w życie naszego bohatera i wciągając go w jakąś rodzinną tajemnicę i w pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi, bo ci, którzy mogli odpowiedzieć, albo już nie żyją, albo ich nie ma, więc całą tę przeszłość, te puzzle nasz bohater zaczyna sobie budować z tego, co istnieje w przestrzeni
tego, co istnieje jakby na tej granicy polsko-niemieckiej, czyli nasza historia, czyli oczywiście wojna, czyli jeżeli wojna, to oczywiście to, co w tej wojnie wydaje nam się najstraszniejsze, czyli obozy, jeżeli obozy, to okrucieństwo i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę zamiast wyzwolić się spod wpływu matki, to on coraz bardziej pod ten wpływ się zagłębia, próbując samemu z tym potworem walczyć. No, tak przyznam szczerze, że te pierwsze minuty to zapowiadają się tak dosyć łagodnie i lekko, i niewinnie, no natomiast im bardziej zbliża się sztuka do końca, tym bardziej, no muszę powiedzieć, że otwierałam oczy ze zdumienia, ze zdziwienia i z zaskoczenia. To jest trudne i też było trudne dla aktorów, bo tak naprawdę to, co widzimy na scenie, to jest rzeczywistość psychiczna tego bohatera. Krótko mówiąc, możemy powiedzieć, że nic innego nie oglądamy jak człowieka, który siedzi przez tydzień w domu i pije, dajmy na to, zagłębiając się w jakąś malignę swoich lęków, strachów i jakiegoś życiowego paraliżu. Natomiast to, co my jako widzowie oglądamy, to jest to, co się rozgrywa w jego głowie, czyli ten dramat walki z tym potworem, z tym własnym cieniem, którego gdzieś wypuścił właśnie, czy ten moment tej zmiany życiowej po prostu był tym momentem, kiedy ten potwór się przedarł i zaczął odgrywać coraz większą rolę. Akurat jest tak, że ten potwór ma twarz dwóch kobiet, które są matkami, które są jednak tak młode, bo są jakimś mglistym wspomnieniem matki z jego dzieciństwa, czyli tak naprawdę one są nawet młodsze niż on teraz, więc mogą też być jego kochankami, jego przyjaciółkami, jego koleżankami i one grają te wszystkie role. Grają te role, szantażując go emocjonalnie i coraz bardziej wciągając w konfuzję, czyli no, wprowadzając ten cały chaos, z którym on sobie nie daje jednak już rady. Zupełny brak subiektywizmu, brak obiektywizmu, całkowity subiektywizm, który może być morderczy, jeżeli nie ma kogoś z zewnątrz, kto mógłby ten obraz ogarnąć. To jest też opowieść o tym, że samemu niekiedy, albo nawet zawsze, może być bardzo trudno w ogarnięciu samego siebie, że jednak warto mieć kogoś z boku, kto pomoże, bo konfrontacja z tym, z samym sobą, z tego cienia jest niekiedy, no może przerastać człowieka po prostu. Może się źle skończyć. I może się źle skończyć. No trochę tutaj jest może za dużo filozofii w tym momencie i psychologii. No ale nie jest to płytka sztuka, to jest sztuka, która ma kilka jakby otwartych drzwi. Tak, można z różnych stron dopytywać i odczytywać tę sztukę, ale na pewno mamy ten język polski. Mamy tę polską matkę, która wprowadza polski język, polskie obyczaje, polską historię, kulturę, czy jeżeli nie kulturę, to klisze jakiejś tej kultury. Czyli tam gotuje mu niedobre kartofle, poi kartoflaną wódką. To wszystko są jakieś klisze, które też go mają wciągać, odstraszać, zawstydzać. To jest jedna wielka manipulacja jego psychiką. No ale koniec końców mamy na scenie ten język polski, jakiś polski charakter, polski kolor i przede wszystkim polskie piosenki i ruch, które wprowadza aktorka Angelika Pytel, którą możemy znać już z Josiu i z festiwalów w Citał, bo od momentu, jak pokazała się po raz pierwszy 4 czy 5 lat temu z monodramem Las, to jest stałym gościem i współpracownikiem, bo wywarła tak wielkie wrażenie. Więc jej możliwości ruchowe i głosowe
wokalne, no, są bardzo mocnym tutaj atutem. Tak, atutem. To prawda, to jest zauważalne w zasadzie od początku. I była mi bardzo pomocna jako rodzaj tego, co nie zawsze w niemieckim teatrze jest łatwo dostępne, bo taki rodzaj metafor i taki rodzaj kolejnych den i właśnie tych otwartych drzwi był na początku trochę mylący dla aktorów niemieckich i ja byłem przygotowany na, już teraz trochę odsłaniam kulisy pracy, ale byłem przygotowany na wszystkie rodzaje pytań, tylko nie na te, które dostałem. Bo to, co my w Polsce chyba mamy trochę we krwi, czyli mamy Gombrowicza, mamy Witkacego i może się to podobać albo nie, ale no mamy to i czytaliśmy, oglądaliśmy, znamy. Czyli ktoś, kto umarł, wstaje, może dalej mówić, grać i nagle wchodzi ktoś jeszcze, nie wiem, kogo nigdy nie było. No te wszystkie gry właśnie surrealizmem i komedią i abstrakcją nie są nam obce. Tam trochę trzeba było jednak wciągnąć w to i wytłumaczyć, że to po pierwsze może być możliwe, po drugie może się wiązać albo ukrywać właśnie zupełnie rzeczywiste emocje i znaczenia i co więcej może jeszcze tym mocniej działać na widza. Że oni tutaj mieli taki problem, że skoro to jest takie nierealne, to czy to może realnie oddziaływać? I czy to można realnie zagrać? Jak? Na szczęście mieliśmy taką cenzurę w naszej pracy, która okazała się bardzo pomocna. Mieliśmy przerwę w próbach i po powrocie okazało się, że po prostu ten kwas przeżarł te kolejne warstwy. I zaczęliśmy nowo w zupełnie nowym punkcie, który dla mnie był, odetchnąłem głęboko. Też, żeby być sprawiedliwym, z Angeliką był znowu inny kłopot na początku, bo ona jest na co dzień własną szefową, ma własny teatr, własny styl i jest własną reżyserką. Sama sobie robi. I nagle poddanie się innemu reżyserowi mogło nie być dla niej proste. Innemu reżyserowi, który ja jednak szanując i lubiąc to, co ona robi, mam inny styl. I jednak mój język jest inny w jakimś stopniu. I znowu ją musiałem wciągnąć z tej jej fizycznej platformy w platformę jednak gdzieś zakorzenioną bardzo w psychice i w psychologii prostej psychologii prostych emocji. Więc namawiałem ją, żeby jej fizyczność i ta ekspresja nie były tak doskonałe, jak ona zwykła to robić, ale żeby bardziej posługiwała się instynktem, impulsem emocjonalnym, zapominając o tym, czy to w doskonały sposób się uzewnętrznia. I też ta cezura była bardzo pomocna i koniec końców byłem po prostu bardzo szczęśliwy z pracy z tymi ludźmi i bardzo szczęśliwy z efektu. I to z wielkim oddechem, z wielką ulgą mogłem po premierze powiedzieć, jestem naprawdę szczęśliwy. Że się udało. Ja jestem szczęśliwa, że takie rzeczy powstają na Trójstyku, powstają w Citał, zupełnie jakby nie dbając o to, że mamy granice między państwami, że mamy granice, że mamy bariery językowe. Czasem one są bardziej, mam wrażenie, w naszych głowach niż realnie są, bo jednak każdy z nas coś tam po niemiecku rozumie, coś tam umie, jakoś umie się poruszać w tym języku niemieckim. I to jest właśnie bardzo odpowiednie miejsce, Trójstyk, Teatr w Citeł, do tego, żeby robić takie rzeczy. I to jest chyba jedna z niewielu rzeczy, które powstały właśnie tutaj na Trójstyku, polsko-niemieckich, które łączą polskich aktorów z niemieckimi, tematykę polską i niemiecką i języki. Ja myślę, że w programie teatru chyba jest tak,
Nie znam dokładnie statusu też tego, my znamy jakby festiwal JOŚ, ale jakby JOŚ jest przede wszystkim no, programem pewnym współpracy trzech teatrów, który gdzieś tam znajduje w tym festiwalu majowym jakąś swoją kulminację, ale on się rozkłada na całe kolejne sezony i chyba tam jest tak, że oni raz w roku mogą w ogóle zrobić produkcję finansowaną wspólnie, która jakby wtedy programowo zbiera te trzy teatry i właśnie może coś trzy czy dwujęzycznego wyprodukować. Mieliśmy Reigen, czyli Korowód w zeszłym roku. Teraz jest coś takiego właśnie jak Mothers. Pewnie w przyszłym sezonie też coś będzie, ale zawsze jest ten głód, że jest to za mało. Zawsze jest ten głód, że właśnie na tym Trójstyku, że jeszcze trzeba, że jeszcze... Jeszcze więcej tych Jeszcze więcej wciągnąć młodzieży w te prace. Jest ten Jugendklub, czyli klub dla młodzieży, który za dwa tygodnie będzie miał premierę. Warto, żeby młodzi ludzie przyjechali na premierę albo na spektakl, bo oni naprawdę robią fajne rzeczy. Są wciągani w współpracę z aktorami z zespołu zawodowego, więc jest to zupełnie profesjonalna praca, która zaczyna się treningiem raz w tygodniu i przeradza się potem w jakiś cykl prób profesjonalnych i potem po prostu są grane spektakle dla publiczności, więc na pewno młodzież ma, oprócz tego, że się rozwija, to ma satysfakcję w ogóle pracy w poważnym przedsięwzięciu pod poważnym rygorem i to myślę, że może być naprawdę fajnym doświadczeniem. I na pewno w przyszłym sezonie będą robili kolejną rzecz i jeżeli ktokolwiek miałby ochotę wziąć od początku udział w tym i rozwinąć nie tylko zainteresowanie humanistyczne swoje, ale też język, czy niemiecki, czy angielski, nowe znajomości rozpocząć, to na pewno będą tam drzwi otwarte. I dla polskiej młodzieży. Dla polskiej młodzieży z Bogatyni, zupełnie prywatnie zainteresowanej tym, żeby w czymś wziąć udział. Tylko warto wcześniej się tym zainteresować, żeby oni tam w teatrze wiedzieli, że jest ktoś taki, żeby wziąć to pod uwagę, planując kolejną premierę. Czyli sekcja młodzieżowa przy teatrze w Zittau też jakby pracuje nad swoimi autorskimi, własnymi rzeczami, robią bardzo fajne premiery. I na pewno tam jest miejsce też dla polskiej młodzieży, jeżeli taka by się znalazła. I będę namawiał, żeby się znalazła taka młodzież. Na pewno, ja myślę, że gdyby się okazało, że jest to zainteresowanie tutaj, że jest jakaś grupa ludzi, która naprawdę by miała ochotę od czasu do czasu wsiąść w samochód i te 15 kilometrów przejechać, żeby zobaczyć coś polskiego, to na pewno teatr by coś takiego organizował, czy produkował. Ja wiem, że to pewnie musi być tak, że pewnie teatr proponuje już gotową rzecz. Aha, czyli może nam się to spodobać, to jedziemy zobaczyć. Więc my no, będziemy informować o takich rzeczach jak Mothers, czy koncerty, czy rzeczy ruchowe, czy rzeczy z napisami, które są już teraz przygotowane dla polskiej publiczności. Z drugiej strony, jeżeli zobaczymy, że to zainteresowanie jest i ono rośnie, to będziemy produkować kolejne rzeczy już stricte dla publiczności z okolic Bogatyni, krótko mówiąc. Międzynarodowej. Międzynarodowej, ale w tym wypadku tylko polskiej. Jeżeli mamy taką grupę fanów tutaj, no to warto tylko dla nich jedną rzecz w sezonie, powiedzmy, zaproponować.
No to taką rzecz właśnie mamy. Po 15 marca kolejna odsłona, kolejne Mothers, twoja sztuka będzie ponownie grana, bo to już chyba czwarty raz, o ile dobrze 15 marca policzyłam. Wieczorem, 19.30, to jest niedziela. Na hasło TV Bogatynia w kasie będzie jedno podwójne zaproszenie za darmo w kasie teatru czekało. Poza tym bilety na pewno nie są drogie. Wydaje mi się, że 5 euro chyba, o ile dobrze pamiętam, tak? 5, 8, nie wiem dokładnie, ale myślę, że to zupełnie nie przekracza standardów naszych, jest zupełnie jakby w dopuszczalnych ramach, tak? Warto przyjść, warto zobaczyć prawdziwy teatr w prawdziwym teatrze, że tak powiem, bo rzeczywiście budynek jest i sceny są profesjonalne. Sztuka, tak jak mówiliśmy, jest polsko-niemiecka. Czy będzie z napisami? Jeszcze nie w tę niedzielę. Na pewno na festiwal JOŚ przygotujemy wersję z napisami. JOŚ jak zwykle w maju, będą teatry polskie, Jelenia, Zielona Góra, jak zwykle pewnie coś jak zwykle unikatowego, jak co roku też się znajdzie. Nie mam jeszcze dokładnego repertuaru tego festiwalu, ale na pewno jeszcze przed majem się spotkamy i omówimy, co tam dokładniej się znajdzie. Planuję namówić jakąś zorganizowaną grupę z Bogatyni, dla której moglibyśmy Mothers zagrać zamknięte spektakle tylko dla polskiej publiczności, wtedy oczywiście z napisami. Zobaczymy, czy się uda zorganizować coś takiego. Mogę trochę uchylić rąbka tajemnicy na przyszły sezon. Jest już gotowy pomysł, żeby zrobić coś dla polskiej publiczności, na razie dla maluchów, ale byłaby to no, chyba pierwsza produkcja teatru niemieckiego w Zittau tylko dla polskiej publiczności. Więc wydaje mi się, że dobry początek na taką działalność. No zwykle teatry nie produkują rzeczy dla obcojęzycznych publiczności, więc wydaje mi się, że jeżeli w taką stronę to ma iść, to jest to coś ciekawego. Mm-hmm. Oprócz tego regularnie w teatrze możemy zobaczyć koncerty, wysłuchać ciekawych propozycji, których na co dzień w Bogatyni i w tej polskiej części, że tak powiem, Trójstyku, no nie mamy dostępu. Teraz byłem na premierze Toski Pucciniego w Görlitz. Opery są zawsze tłumaczone, są z napisami, więc warto, piękna muzyka, piękna opera, warto ją zobaczyć w Görlitz. Ona jak zwykle pewnie przyjedzie do Zittau, nie wiem czy w tym sezonie jeszcze, czy w przyszłym, więc można poczekać, ale do Görlitz też nie jest daleko, tam teatr operowy, ta scena jest piękna, więc wydaje mi się, że taka wycieczka jest warta tego czasu. Przyjedzie jak zwykle na pewno Tanzkompany, czyli Teatr Ruchu. Tanzkompany w Görlitz jest bardzo fajnym zespołem, robią naprawdę swoje rzeczy. No, one robią wrażenie, są zawsze piękne i skończone. Widać, że te prace mają swój styl i to warto obejrzeć. Więc oni też przywożą to do Zittau, więc tutaj język mówiony w ogóle nie gra roli. Więc będziemy informować też o tych wszystkich. I w tych przedstawieniach chyba dla maluchów tego języka też jest chyba niewiele. Tych, które robicie teraz. Teraz będzie, chyba za 2 tygodnie będzie w Zittau Juko, czyli ten comiesięczny muzyczny dla maluszków spektakl połączony. Tak, zawsze tam jest jakaś muzyka na żywo. Maluchy mogą tam wejść na scenę, wziąć udział w jakiejś zabawie, w jakimś czymś. To jest tam prowadzone przez tę wróżkę chyba i jakąś tam inną czarownicę po niemiecku, ale to jest tak barwne i tak muzyczne, że ten język też nie jest jakąś tam... I to jest, o ile dobrze pamiętam, dla takich dzieci 3-latków, 4-latków i starszych i trochę... też, tak, ale maluchy jak najbardziej dokładnie tak. I to jest chyba o 15 w niedzielę w Teatrze Zittau.
chyba premiera jest w tym tygodniu nadchodzącym w Görlitz, a zawsze potem tydzień później przyjeżdża to do Zittau. Mhm. Więc trzeba sprawdzać tam na stronie, kiedy jest w Zittau. Na pewno warto się wziąć, wybrać z rodziną, z maluchami. Cały repertuar jest dostępny nie tylko na stronie teatru, ale też w stronie facebookowej teatru. Te wszystkie wydarzenia są rozpisane. I strona teatru ma też jakby zakładkę po polsku, więc też są tłumaczone te rzeczy. Śmiało można przyjść. No dobrze, to w takim razie jak zachęcić mieszkańców Bogatyni do tego, żeby przyszli 15 marca na twoją sztukę? Co byś im powiedział? Powiedziałbym po prostu spróbować raz czegoś nowego. Czegoś, czego się nie robi zwykle w niedzielę wieczorem. Jeżeli się nie spodoba, to znowuż następną niedzielę można spędzić tak jak wszystkie poprzednie. Tak jak zawsze. Przed telewizorem, albo w pizzerii, albo nie wiem, w kebabie, czy w kinie. Spróbować dać sobie szansę zawsze. Nowe doświadczenie zawsze nas ubogaci. Albo się spodoba i będziemy to kontynuować, albo nie, ale zawsze będziemy mogli powiedzieć: tak, znamy, byliśmy, nie spodobało nam się. Albo tak, byliśmy, spodobało nam się, ale możemy powiedzieć, że byliśmy i dlatego coś na ten temat mamy prawo powiedzieć. Mhm. Więc dać sobie to prawo rozwoju, poszerzenia po prostu horyzontu. Tym bardziej, że to jest 15 minut. To jest 15 kilometrów naprawdę. Tam można wypić kawę, można spotkać jakichś ludzi, można obejrzeć coś dziwnego, ekspresyjnego, tajemniczego. Może się spodobać, może nie, ale jest to też muzyczne. Dziewczyny naprawdę pięknie śpiewają. To prawda, tak. Muzykę zrobił Paweł Rychert z Wrocławia. Muzykę elektroniczną, wciągającą. Po prostu daj sobie szansę na coś fajnego. Mm-hmm. Rzecz nie jest długa, 70 minut, więc po prostu niedzielne popołudnie, wieczór, inny niż zwykle. Mm. Nie znudziła wam się trochę ta walka o polskiego widza? Bo to jakby, zawsze jak się spotykamy, to jest takie kombinowanie. Co by tutaj jeszcze zrobić? Nigdy się nie nudzi. Nie nudzi się, nie wiem dlaczego. Spotkałem ostatnio, byłem na premierze, teraz była premiera takiej sztuki, którą oni zrobili dla klas, czyli dla szkół, czyli ona miała premiery w teatrze, bo to jest produkcja teatru, ale będzie grana w klasach już w szkołach. Tak też jest napisana specjalnie po to. No ale była tam na foyer była premiera i akurat tak siedziałem przy stoliku, pijąc kawę i słyszę, no i dwie dziewczyny siedziały obok, dwie młode dziewczyny. A jak sztuka się skończyła, no to zaczęliśmy sobie wszyscy rozmawiać i słyszę, że one mówią po czesku. No i w końcu tak zagadałem, mówię, przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałbym spytać, co czeskojęzyczne dziewczyny robią na tej małej, półgodzinnej premierze w Zittau w teatrze. No i się okazało, że jedna studiuje, że druga tutaj mieszka. Znalazły się na tej premierze zupełnie przypadkiem, no gdzieś im wpadła ulotka w ręce, poczytały, a że mówią trochę po niemiecku, no akurat tak no, przyszły. I od słowa do słowa, oczywiście zaprosiłem na Mothers. Jedna z nich jest na tyle młoda, że zainteresowała się właśnie tym klubem dla młodzieży. Po prostu serce rośnie, no po prostu zwykła radość, że ma to sens, że to, że jesteśmy tak blisko tych granic, ma sens taki, że jednak się zdarza, że ktoś trafia nawet przypadkiem na te spektakle. Bo jest jakaś grupa, która i tak stale się pojawia, więc mają jakieś wykupione abonamenty, jest jakiś autobus, który krąży pomiędzy tymi miastami, tam z Jeleniej Góry też przyjeżdżają niekiedy, ale że też niekiedy ktoś po prostu tak wpadnie na pomysł. Od czasu do czasu, a jest takie miejsce, pojadę. No, są otwarci na inne języki, mimo że to Niemcy, sprawdzę, co tam jest. I się okazuje, że warto trafione. Było. Trafione. Tak. No dobrze, to ja zachęcam w takim razie do odwiedzenia teatru w Zittau. To jest bardzo przyjemne, przyjazne miejsce.
którym naprawdę bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Często jestem, widzę, obserwuję i to jest bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.